ojczyzny, nawet wtedy, gdyby musiała walczyć sama. To jest cel, dla jakiego odbudowujemy armię. To jest cel, który stoi przed wami. Cel taki, jakiego nie stawiano polskiej armii już od dawna, wtedy, gdy ją pomniejszano. Wojskowa Akademia Techniczna, powołana ustawą z 1951 roku, jest publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez ministra obrony narodowej. Jako otwarty uniwersytet techniczny służy m.in. siłom zbrojnym, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów. Wzór nowego polskiego paszportu jest nadal nieprzesądzony, a konsultacje w tej sprawie trwają, podkreśla MSWiA. Wzór nowego dokumentu ma pojawić się w przyszłym roku. Jego szata graficzna ma upamiętniać stulecie niepodległości państwa polskiego. Stąd też prowadzona przez resort kampania pod tytułem Zaprojektuj z nami polski paszport 2018. Jej celem jest wyłonienie motywów, które się w nim znajdą. Akcja wzbudziła sprzeciw Ukrainy i Litwy, a wszystko przez to, że wśród propozycji znalazły się Ostra Brama w Wilnie oraz cmentarz Orląt Lwowskich. Według naszych wschodnich sąsiadów miejsca te leżą na ich terytorium i nie powinny znajdować się na oficjalnym dokumencie innego państwa. W ocenie polskiego resortu sprzeciw Ukrainy i Litwy wywołała otoczka medialna towarzysząca prowadzonej kampanii na ten temat. MSWiA podkreśla też, że zaproponowane motywy odnoszą się do ważnej części naszej historii. Podobnego zdania jest profesor Włodzimierz Osadczyk. Historyk zaznacza, że zarówno Lwów, jak i Wilno są symbolem odrodzonego państwa polskiego. Uwzględnienie też tych miejscowości, tych obiektów jak najbardziej jest logiczne, z racji na to, że wiemy, iż państwo polskie powstawało w bólach, w trudach, powstawało też na skutek stoczonych walk o wschodnie robieże Rzeczypospolitej. Wiemy, że Lwów i Wilno są symbolami odrodzonego państwa polskiego. Postawa państw sąsiednich wpisuje się w tendencję, której jesteśmy świadkami już od pewnego czasu. Tendencję, która zmierza do tego, żeby wynosić na ostrze sporów różne kwestie dotyczące historii. Nowy polski paszport ma nie tylko upamiętniać odzyskanie niepodległości, ma być także zaawansowanym technologicznie i trudnym do podrobienia. Na zgłoszone projekty nowej szaty graficznej dokumentu będzie można zagłosować do 10 września. Nad niemal całym krajem przejdą dziś burze z gradem, ostrzega IMGW. Instytut zapowiada również falę upałów, która może potrwać nawet do soboty. Wysokim temperaturom towarzyszą gwałtowne wichury i intensywne ulewy. Tylko dzisiaj strażacy w całym kraju wyjeżdżali już ponad blisko 2000 razy do usuwania skutków nawałnic. Około 180 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Najwięcej pracy mają strażacy w województwie łódzkim, mazowieckim i lubuskim, poinformował Paweł Frontczak, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Działania strażaków polegały i polegają przede wszystkim na usuwaniu tysięcy połamanych i powalonych drzew, które tarasowały i tarasują wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. Wichura zerwała bądź też uszkodziła dachy na ponad 100 budynkach, w tym na 60 budynkach mieszkalnych. Strażacy zabezpieczyli wszystkie te budynki, wykorzystując nie tylko sprzęt, ale również materiały w postaci plandek folii, które przywieźli do prowadzenia tych działań. Pozostałe działania to wypompowywanie wody z piwnic zalanych budynków. Najwięcej do godzin południowych tego typu interwencji odnotowali strażacy w województwie łódzkim, którzy wyjeżdżali już prawie 700 razy. Straż informuje, że zginęła jedna osoba. Na skutek silnego wiatru na rzece Narew wywróciła się łódka. Dwie osoby zostały ranne. Jedna na skutek zerwanego dachu w miejscowości Bromierzyk w powiecie płockim. Druga ucierpiała podczas pożaru od wyładowania atmosferycznego nieopodal Nowego Tomyśla. IMGW wydało ostrzeżenie drugiego i pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla 9 województw Polski południowej, centralnej, wschodniej i północno-wschodniej. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziś o godzinie 19:00 transmitować będziemy mszę świętą w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, w kolejną miesięcznicę tej tragedii, jak również za naszą ojczyznę. Mszy świętej w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela w Warszawie przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz prałat Bogdan Bartołd, proboszcz parafii katedralnej.
Zapraszamy też na rozmowę. Kto? Kręcina? Pewno jest takich rzeczy, ludzie drogie pieniądze płacą. No. Nam się słodkie, co nie wytrzyma. Cukier będę nam spierdalać. Ale cukier tu nie ma. Cukier jest cukrzycą. Słodkiego na to. Cukrzycy nie potrzeba. To, aby w sposób prawny bronić nienarodzonych, niepełnosprawnych, bo dzisiaj to jest około legalnie, mówię legalnie, nielegalnie, przepraszam, bo nie ma takiego słowa, żeby ktoś legalnie był zabijany. Jest około tysiąca osób corocznie zabijanych przez aborcję, bo jest niepełnosprawność jakiegoś tam typu. A więc pamiętajmy o tej edukacji, pamiętajmy o pomocy kobietom w ciąży. Niedawno też była nasz apel o pomoc w naszym dzienniku poprzez taką wkładkę, aby konkretnej kobiecie pomóc, która jest w ciąży, a która była na drodze do aborcji, ale na całe szczęście dzięki pomocy fundacji wielu osób o takim szlachetnym sercu udało się ją odejść od tego i teraz już jest naprawdę szczęśliwą kobietą, która z radością oczekuje dzieciątka. To jest bardzo ważne, narodzenia dzieciątka. I także jeszcze ważny jest ten wymiar duchowy. Zachęcam wszystkich, żeby nie tylko modlić się w intencjach obrony życia, ale mało tego, żeby modlić się w intencji aborcjonistów. Tak jest. To jest, myślę, że o tym też powinniśmy pamiętać. Nawet więcej zachęcam do tego, żeby w parafiach za aborcjonistów zamawiać mszę świętą. Zamawiać mszę świętą i to powiem tak, nie żeby tam jakiś Pan Bóg ich ukarał za to, tylko żeby Pan Bóg ich im błogosławił. Bo błogosławieństwo dla źle czyniącego jest sprowadzeniem na dobrą drogę, dlatego żeby ich błogosławić. Pomyślałem sobie tak, kiedy w szczecińskiej bodajże telewizji oglądałem program o udzielaniu, o dokonywaniu aborcji tuż za granicą, zresztą przez polskiego ginekologa pana Rudzińskiego, ile pamiętam. I on, no to było dla mnie takie szokujące, on się pochwalił tym, że ludzie mu tak dziękują za dokonaną aborcję i nawet pochwalił się jakimś takim obrazkiem, na którym była bodajże msza wieczysta, nie wiem dokładnie, ale w każdym razie jakieś takie gdzieś z jakiejś mszy świętej, jakaś intencja w jego osobie. I tak pomyślałem sobie, że on tego potrzebuje, skoro takim czymś się pochwalił, to tak naprawdę w głębi serca gdzieś tego Pana Boga potrzebuje i dlatego też myślę, jeżeli my w naszych kościołach taką intencję zamówimy, w intencji tych, którzy dokonują aborcji, o Boże błogosławieństwo, Pan Bóg to wszystko wyprostował, to będzie nasze kolejne wielkie działanie na rzecz Ewangelii życia, Ewangelium Vitae, o czym tak pięknie mówił święty Jan Paweł II. Zatem zachęcamy i ja dziękuję za rozmowę na antenie Radia Maria. Pozdrawiam, ksiądz Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Bractwa Małych Stópek był naszym gościem. Dziękuję za uwagę. To ostatnia rozmowa w tym wydaniu aktualności dnia, już za chwilę serwis informacyjny. Obudź się, wzięło coś w długi rękach. Tłumacz na tym, na tym odkurzaczu leży. Załóż sobie kaptur i oddałóż skarpetki na spodnie. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara. W sercach naszych nasz
minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zadeklarował pełne poparcie dla Komisji Śledczej w sprawie wyłudzeń VAT. Szef resortu podjął decyzję, żeby śledztwo w sprawie VAT-owskich wyłudzeń rozszerzyć o wątki dotyczące m.in. odpowiedzialności prokuratury, a wyłudzenia z tytułu tej daniny są szacowane na kwotę od 200 do 250 miliardów złotych. Afera miała miejsce w Polsce i jest ściśle związana z brakiem działań ze strony centralnych organów państwa, wskazał minister Zbigniew Ziobro. Dodał, że chodzi o informacje, że dochodzi do gigantycznych wyłudzeń i strat w związku z działalnością mafii VAT-owskiej w latach 2008-2015. Minister przypomniał, że śledztwo w tym obszarze zlecił już w październiku ubiegłego roku. Teraz zostanie poszerzone o kolejny wątek. Oczywiście to też dotyczy odpowiedzialności urzędników wysokiego szczebla, którzy dysponowali stosowną wiedzą i też nie podejmowali właściwych działań. Ale to śledztwo, które w tej chwili toczy się w Białymstoku, zostało rozszerzone o kolejne wątki, które wyłoniły się w trakcie prowadzonych przez nas ustaleń, a mianowicie chodzi o zbadanie odpowiedzialności ewentualnej innych organów państwa, w tym odpowiedzialności organów ze sfery trzeciej władzy, wymiaru sprawiedliwości za przyczynienie się do tak ogromnego zjawiska przestępczości VAT-owskiej i poczucia bezkarności ludzi, którzy tego rodzaju przestępstwa popełniali. Za powołaniem Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT, które miały miejsce za rządów PO-PSL, opowiedział się na antenie Radia Maryi i Telewizji Trwam. Między innymi wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Pomysł popierają politycy PiS-u i Kukiz 15. W lipcu bieżącego roku resort finansów poinformował, że w okresie styczeń-czerwiec odnotowano wzrost dochodów z VAT w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku o ponad 28%, czyli 17 miliardów 600 milionów złotych. Polska armia broni dziś całej wschodniej flanki NATO i całej Europy, powiedział minister obrony Antoni Macierewicz. Na placu Piłsudskiego w Warszawie odbyła się promocja 165 absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na pierwszy stopień oficerski. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele MON-u, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej oraz Wojska Polskiego. Minister obrony Antoni Macierewicz, zwracając się do oficerów, podkreślił, że od dziś są częścią wspaniałej historii Wojska Polskiego. Szef resortu mówił także o rozbudowie naszej armii. Prędzej czy później, a liczę, że wcześniej niż później, liczyć będzie tylu żołnierzy, dysponować będzie taką bronią, cieszyć się będzie wsparciem i siłą takiej kadry oficerskiej, czerpiącej najlepszą wiedzę i dającej najlepszą wiedzę i siłę swojego patriotyzmu, że będzie zdolna wypełnić nakaz konstytucji obrony własnej ojczyzny. Nawet wtedy, gdyby musiała walczyć sama. To jest cel, dla jakiego odbudowujemy armię. To jest cel, który stoi przed wami. Cel taki, jakiego nie stawiano polskiej armii już od dawna, wtedy, gdy ją pomniejszano. Wojskowa Akademia Techniczna, powołana ustawą z 1951 roku, jest publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez ministra obrony narodowej. Jako otwarty uniwersytet techniczny służy m.in. siłom zbrojnym, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów. Wzór nowego polskiego paszportu jest nadal nieprzesądzony, a konsultacje w tej sprawie trwają, podkreśla MSWiA. Wzór nowego dokumentu ma pojawić się w przyszłym roku. Jego szata graficzna ma upamiętniać stulecie niepodległości państwa polskiego. Stąd też prowadzona przez resort kampania pod tytułem Zaprojektuj z nami polski paszport 2018. Jej celem jest wyłonienie motywów, które się w nim znajdą. Akcja wzbudziła sprzeciw Ukrainy i Litwy. Na wszystko przez to, że wśród propozycji znalazły się Ostra Brama w Wilnie oraz cmentarz Orląt Lwowskich. Według naszych wschodnich sąsiadów miejsca te leżą na ich terytorium i nie powinny znajdować się na oficjalnym dokumencie innego państwa. W ocenie polskiego resortu sprzeciw Ukrainy i Litwy wywołała otoczka medialna towarzysząca prowadzonej kampanii na ten temat. MSWiA podkreśla też, że zaproponowane motywy odnoszą się do ważnej części naszej historii. Podobnego zdania jest profesor Włodzimierz Osadczyk. Historyk zaznacza, że zarówno Lwów, jak i Wilno są symbolem odrodzonego państwa polskiego.
Uwzględnienie też tych miejscowości, tych obiektów jak najbardziej jest logiczne, z racji na to, że wiemy, iż państwo polskie powstawało w bólach, w trudach, powstawało też na skutek stoczonych walk o wschodnie rubieże Rzeczypospolitej. Wiemy, że Lwów i Wilno są symbolami odrodzonego państwa polskiego. Postawa państw sąsiednich wpisuje się w tendencję, której jesteśmy świadkami już od tego czasu. Tendencję, która zmierza do tego, żeby wynosić na ostrze sporów różne kwestie dotyczące historii. Nowy polski paszport ma nie tylko upamiętniać odzyskanie niepodległości, ma być także zaawansowanym technologicznie i trudnym do podrobienia. Na zgłoszone projekty nowej szaty graficznej dokumentu będzie można zagłosować do 10 września. Nad niemal całym krajem przejdą dziś burze z gradem, ostrzega IMGW. Instytut zapowiada również falę upałów, która może potrwać nawet do soboty. Wysokim temperaturom towarzyszą gwałtowne wichury i intensywne ulewy. Tylko dzisiaj strażacy w całym kraju wyjeżdżali już ponad blisko 2000 razy do usuwania skutków nawałnic. Około 180 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Najwięcej pracy mają strażacy w województwie łódzkim, mazowieckim i lubuskim, poinformował Paweł Frontczak, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Działania strażaków polegały i polegają przede wszystkim na usuwaniu tysięcy połamanych i powalonych drzew, które tarasowały i tarasują wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. Wichura zerwała bądź też uszkodziła dachy na ponad 100 budynkach, w tym na 60 budynkach mieszkalnych. Strażacy zabezpieczyli wszystkie te budynki, wykorzystując nie tylko sprzęt, ale również materiały w postaci klandek woli, które przywieźli do prowadzenia tych działań. Pozostałe działania to wypompowywanie wody z piwnic zalanych budynków. Najwięcej do godzin południowych tego typu interwencji odnotowali strażacy w województwie łódzkim, którzy wyjeżdżali już prawie 700 razy. Straż informuje, że zginęła jedna osoba. Na skutek silnego wiatru na rzece Narew wywróciła się łódka. Dwie osoby zostały ranne. Jedna na skutek zerwanego dachu w miejscowości Bromierzyk w powiecie płockim. Druga ucierpiała podczas pożaru od wyładowania atmosferycznego nieopodal Nowego Tomyśla. IMGW wydało ostrzeżenie drugiego i pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla 9 województw Polski południowej, centralnej, wschodniej i północno-wschodniej. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziś o godzinie 19 transmitować będziemy mszę świętą w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, w kolejną miesięcznicę tej tragedii, jak również za naszą ojczyznę. Mszy świętej w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela w Warszawie przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz prałat Bogdan Bartołd, proboszcz parafii katedralnej. Zapraszamy też na rozmowę. Thank you.
Maria Zajkowska. A tak. A także z Białorusi wielkie Ace Monty, Jadwiga Steckiewicz, Zosia Lisowska, Klara Stępka. Nastąpione pewną ideologią, gdzie zaczęto udawać. I Maria Zajkowska. A także z Białorusi wielkie Ace Monty, Jadwiga Steckiewicz, Zosia Lisowska, Klara Steckiewicz i Zgrodna Celina Honcer. I jeszcze z Gliwic Maria Kaflowska, Krystyna Wycisk, Władysław Belewejder, Maria Lasończyk, Stanisława Kaleta oraz Stanisław Jazniewicz. Bóg zapłać Państwu. Był raz pan na sto par, pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa, a pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, tak. Maria Zajkowska. Aby miejscowej ludności zostało zastąpione pewną ideologią, gdzie zaczęto udowadniać, że człowiek jest największym wrogiem tych zasobów przyrodniczych i trzeba chronić człowieka przed tymi zasobami. A więc zmieniono sposób użytkowania, zaczęły ginąć gatunki, ale nas obowiązuje prawo Unii Europejskiej. My mamy chronić to, co zostało wpisane do natury 2000 w roku 2007. I tu powstał pewien spór. Pewien spór między, nazwijmy to, ekocentrystami, którzy właśnie wyznają tą teorię, że człowiek jest największym wrogiem zasobów przyrodniczych, notabene wzmacniany również przez Komisję Europejską, część Komisji Europejskiej, a wiedzą miejscowych ludzi, a wiedzą miejscowych leśników, wiedzą nauki i w związku z tym trzeba było ten problem rozwiązać. Gdybyśmy tego problemu nie rozwiązali, grozią nam oczywiście kary za zniszczenie siedlisk i gatunków, które tu występują. Szanowni Państwo, przyszedł rok 2016, grożą nam kary, w związku z tym rząd, który mam zaszczyt reprezentować, postanowił zadziałać w ten sposób, żeby przywrócić te siedliska, które zostały zniszczone. Ale zdawaliśmy sobie również sprawę z tego, że część społeczeństwa, ekocentryści, wspomagani, jak już powiedziałem, przez Komisję Europejską, uważają zupełnie co innego. W związku z tym, żeśmy przeprowadzili pełną inwentaryzację w roku 2016 całej części gospodarczej Puszczy Białowieskiej pod względem występujących siedlisk, pod względem stanu tych siedlisk, jak również pod względem występujących gatunków, tych ważnych z punktu widzenia również i wspólnoty europejskiej. I następnie ten teren żeśmy podzielili na dwie części, a mianowicie 1/3 terenu tej puszczy zagospodarowanej, która ulega deprecjacji w tej chwili, pozostanie bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka, bez jakichkolwiek działań ochronnych. Natomiast 2/3 rozpoczęliśmy proces naprawy, rozpoczęliśmy działalność ochronną. Rozpoczęliśmy działania, które mają zmierzać do odbudowy, do regeneracji tych układów przyrodniczych, do zapewnienia trwałości występujących siedlisk, jak również i występujących gatunków. I to spotkało się z pewnym również niezrozumieniem, albo również z protestem, gdyż okazało się, że jak ekocentryści, nazwijmy to, czy też zwolennicy tej całkowicie biernej ochrony, wspomagani przez część Komisji Europejskiej, zaprotestowali przeciwko temu. Oni boją się, aby cokolwiek zostało tu udowodnione, a najbardziej chyba zdenerwowało ich to, że w ramach dyskusji i wymiany dokumentów między Komisją Europejską powiedzieliśmy, że za straty, które są tu spowodowane zanikiem siedlisk i zanikiem gatunków, trzeba będzie również i ponieść konsekwencje i po prostu zapłacić. W tej chwili trwa dyskusja z Komisją Europejską. Polska domaga się tego, aby jak najszybciej doprowadzić do procesu między
Unię Europejską poprzez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, a Polską po to, żeby pokazać, gdzie jest prawda, kto ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje i kto powinien również jakby no, być sędzią tego całego przedsięwzięcia. Tu w tej sytuacji również chcę powiedzieć, że Ministerstwo Środowiska poinformowało cały świat o tym skandalu, który się stał na terenie Puszczy Białowieskiej. Rozesłaliśmy pisma informujące do wszystkich ministrów świata po to, żeby zacząć obserwować, w jaki sposób można doprowadzić do zniszczenia tego, co zostało stworzone ręką człowieka, a co przez niektórych jest uważane jako nietknięte ręką człowieka, gdyż ci ludzie, którzy to zniszczyli, twierdzą, że to było nietknięte ręką człowieka i człowiek jest największym wrogiem tych zasobów przyrodniczych. I tu chcemy właśnie pokazać to, że można to naprawić, że to wielkie dziedzictwo kulturowe przyrodnicze powinno być wielkim atutem dla tego regionu i ta miejscowa ludność, jak również leśnicy, jak również naukowcy pracujący powinni być podziwiani przez cały świat. Chcemy pokazać, że to człowiek ma prawo i obowiązek użytkować zasoby przyrodnicze, to człowiek ma prawo i dane mu jest to przez Boga, że ma użytkować te zasoby przyrodnicze w ten sposób, żeby one nie ulegały deprecjacji, a żeby można było z nich korzystać. I to słowo, czyńcie sobie ziemię poddaną, jest jakby najważniejsze. I to było tutaj do tej pory stosowane. I druga opcja, która mówi, że człowiek jest największym wrogiem zasobów przyrodniczych, a najwyższą formą ochrony, nie zabijaj zwierząt, nie wycinaj drzew. Czyli, panie redaktorze, szanowni państwo, stoimy tu w tym miejscu, gdzie widzimy, w jaki sposób wyglądają w tej chwili te siedliska i te drzewostany, które były obiektem zainteresowania i podziwu całego świata. I w tym miejscu oczywiście obserwujemy degradację siedliska, które tu występowało, jak również zanik drzew, zamierają drzewa, które są siedliskiem występujących gatunków, a jak zginą te drzewa, to oczywiście nie będzie również tych gatunków. Podziwiajcie państwo to, co było kiedyś wielkim atutem tej części Europy. Podziwiajcie państwo to, w jaki sposób ta ludność i ci leśnicy w tej chwili odbudowują to. I chcemy, aby cały świat obserwował to i aby cały świat powiedział, kto ma rację. Kto ma rację i kto potrafi użytkować zasoby przyrodnicze. Czy Polacy i ci ludzie, którzy mieszkają na terenie Puszczy Białowieskiej, które mają wszystko, czy też ci, którzy nie mają już niczego, a pouczają tych ludzi mieszkających na terenie Puszczy Białowieskiej i mówią, jak mają chronić te zasoby przyrodnicze. Dziękujemy. Mówił pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Jak państwo słyszą, mieszkańcy nagrodzili brawami. Przejdę do rozmowy z panem profesorem Jackiem Hilszańskim. Panie profesorze, bardzo proszę, Instytut Badawczy Leśnictwa. Panie profesorze, widzimy wielką tragedię. Na czym ona polega i co spowodowało, że te drzewa po prostu zamarły i nadal zamierają? Panie dyrektorze, ja z punktu widzenia naukowca, przyrodnika, także w gruncie rzeczy ekologa zajmującego się kornikiem drukarzem od co najmniej 20 lat, widzę ten problem nieco inaczej. No, jestem skażony pewnym takim bakcylem naukowca i dla mnie to, co w tej chwili tutaj widzimy, gdyby to występowało na 3 czy 5 milionów hektarów, to uznałbym to za naturalne. Gdybyśmy się tu spotkali, oczywiście to jest nierealne, 1000 lat temu, to powiedziałbym, że tak, to jest naturalne. Kornik drukarz w ten sposób działa. Kornik drukarz w ten sposób zmienia pokolenia świerka, zmienia cały ekosystem leśny. On koewoluował razem ze świerkiem przez tysiące lat i takie rzeczy się działy. Takie rzeczy do dzisiaj się dzieją, na przykład na Alasce, w Północnej Ameryce, na Syberii. To wszystko funkcjonuje. To funkcjonowało kiedyś, także tutaj. Także tutaj, ale w tej chwili, przy obecnym stanie puszczy, zwłaszcza mam na myśli jej obszar, mam na myśli także to, co człowiek w puszczy zdziałał od wieków i o tym już dobrze wiemy na skutek badań, które prowadzimy, to nie może być ciągle uznawane jako rzecz naturalna. Kornik w tej chwili praktycznie niszczy nam na terenie całej Puszczy Białowieskiej najstarsze pokolenia świerka. To znaczy, te świerki, które są najcenniejsze z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności, one nam zamierają. Oczywiście mamy wielką nadpodaż martwego drewna w tej chwili, czyli te gatunki, które są związane z tym grubym świerkiem, one mają dobrą sytuację, większość z nich. Natomiast możemy się spodziewać, i to w niedalekiej przyszłości, za 5-10 lat, że będziemy mieli przerwę
mówiąc w cudzysłowie, w dostawie tego wielkowymiarowego grubego świerka. I gatunki takie jak rozmiast korweński, czy szereg innych, one po prostu nie będą miały się na czym rozwijać. A nie ma takiej możliwości, jeśli one wyginą w tym miejscu, żeby one wróciły. Bo Puszcza Białowieska już nie jest w kontakcie z innymi wielkimi obszarami leśnymi, tak jak to było kiedyś. Kiedyś to swobodnie w czasie i przestrzeni następowała wymiana tych gatunków. Te źródła rekolonizacyjne, one funkcjonowały w szeroko pojętym krajobrazie. W tej chwili tak nie jest. Jeśli mamy na terenie Puszczy 3, może 4 stanowiska rozmiazga korweńskiego, jeśli one zostaną zniszczone, on już tu nie wróci. Czyli możemy się liczyć z tym, że... I to jest znane nauce, że tego typu obiekty, czyli jednak wyspy, swego rodzaju wyspy, one ulegają pewnemu zubożeniu. I tutaj mamy dowody naukowe jednoznaczne. Puszcza grabowieje, puszcza generalnie rzecz biorąc ubożeje. I bez działalności człowieka, czyli bez ochrony czynnej, bez szeregu metod ochrony czynnej, które znamy, wiemy jak to robić, po prostu godzimy się ze stałym spadkiem wartości puszczy z punktu widzenia bioróżnorodności. I to jest dla mnie bardzo proste do zrozumienia. Czyli przyczyną tego jest kornik drukarz i brak usuwania chorych drzew. Także właśnie to. To, co w tej chwili robią leśnicy w Puszczy Białowieskiej, to jest po prostu ratowanie resztek starodrzewi świerkowych, aby zachować ten krajobraz puszczański, w którym świerk stanowi nieodłączny element. Wyobrażam sobie puszczę bez świerka. Jest to trudne do wyobrażenia. Niektórzy się z tym godzą, niektórzy twierdzą, że tak, ale tak chce natura. Tak, natura, która od wieków funkcjonowała bez pomocy leśnika, ona tak chce. Ona sobie poradzi. Nieprawda, ona sobie już nie poradzi, tak sobie radziła 500 czy 1000 lat temu. Panie dyrektorze, to jest rzecz oczywista. My w Puszczy nie możemy sobie pozwolić na tylko i wyłącznie na ochronę bierną. Musimy połączyć. Ochrona bierna przecież jest prowadzona w Puszczy. Ona jest i to wystarczy zupełnie. Te kilkanaście tysięcy hektarów, gdzie nic nie robimy, wystarczy. Tam zobaczymy, co się będzie działo. Czyli ci, którzy by chcieli zobaczyć, co się dzieje, jeśli się nic nie robi, to będą mogli to zrobić, zobaczyć. Jest poligon, proszę bardzo, jest rezerwat ścisły Białowieskiego Parku Narodowego. Jest obszar referencyjny. My to obserwujemy, to monitorujemy. To będzie, niestety jest to proces długotrwały. Na nasze nieszczęście, ponieważ ci, którzy w tej chwili podejmują takie, czy są skłonni podejmować takie decyzje, oni już nie zobaczą tego, co będzie się działo za 50 czy 100 lat. Natomiast my wiemy, jak to będzie wyglądało, ponieważ mamy badania sprzed prawie 100 lat, mamy inne obiekty w Europie, gdzie podobne zjawiska zachodzą. Jest szereg publikacji, które dobitnie pokazują, jak przyroda reaguje w takich sytuacjach. Dlatego ja nie rozumiem tego uporu w dążeniu do objęcia całej puszczy ochroną bierną. Dziękuję. Mówił pan profesor Jacek Hilszczański. Jest na programie również pan Jerzy Sirak, burmistrz miasta Hajnówka. Panie burmistrzu, apelowaliście i każdy z samorządów apelował o to, aby ratować tą puszczę. O co wy apelowaliście? Czy chcieliście też tego, aby nie wycinać tej chorej puszczy, żeby ratować to, co jeszcze zostało? Jak wy na to zapatrywaliście? I czy was ktoś słuchał i czy teraz słucha? Serdecznie witam. Szanowni Państwo, i mieszkańcy Hajnówki, Rada Miasta Hajnówki, ale nie tylko. Generalnie możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że wszystkie samorządy tego regionu, wszystkie samorządy powiatu hajnowskiego i mieszkańcy tego regionu od lat widzieli, że w Puszczy Białowieskiej dzieje się źle. Dlatego też przy każdej okazji, kiedy trwały prace w Lasach Państwowych na rzecz planu urządzania lasu na kolejne 10 lat, my swoje stanowiska w tych dokumentach wewnętrznych Lasów Państwowych przedstawialiśmy, ale niezależnie od tego Rada Miasta Hajnówki, ale również Rada Powiatu i inne samorządy niejednokrotnie podejmowały różne stanowiska i apele do decydentów, aby podjąć niezbędne działania. Wtedy mówiliśmy o koniecznych cięciach sanitarnych, o koniecznej takiej aktywnej ochronie środowiska naturalnego Puszczy Białowieskiej, bo my nie mieliśmy wątpliwości, że jeżeli się tego w tamtym czasie nie zrobi, to dojdzie do swego rodzaju katastrofy ekologicznej i takiej szczególnej ekspansji kornika drukarza. I dzisiaj niestety z przykrością musimy stwierdzić, że jednak te nasze
przewidywania się spełniły. Możemy się tylko martwić, bo wszyscy, my tutaj i w Białowieży, i w Hajnówce, i w całym regionie, ale myślę, że w całej Polsce chcemy Puszczy Zielonej, pięknej, dostojnej i żywej, a nie martwego, kornikowego lasu. Dziękuję, mówił burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak. Proszę Państwa, jak widać, nie słuchano naukowców, nie słuchano mieszkańców i nie słuchano również władz samorządowych, które wiele lat, jak mówi pan burmistrz, apelowały o to, aby podjąć się ochrony Puszczy Białowieskiej i to podjąć ochronę aktywną. Samorządach i o tym, jak samorządowcy patrzą na ten problem, jest pani wójt Hajnówki, Lucyna Smoktunowicz. Pani wójt, pani również interweniowała w tej sprawie. Co robiliście? Witam bardzo serdecznie. Chciałam powiedzieć, że ja chyba mogę wypowiedzieć się tak na żywo, wypowiadając słowa swoich mieszkańców, dlatego że niespełna 2,5 roku temu odwiedziłam wszystkich mieszkańców swojej gminy i muszę powiedzieć to, żeby usłyszeli ludzie w Polsce, może i dalej. Ludzie wszyscy na terenie mojej gminy, gdzie 60% mojej gminy jest to puszcza, pytali się mnie, czy pani, jeżeli wygra wybory, będzie walczyć o to, aby trwała czynna ochrona puszczy, aby rozpoczęto w końcu wycinkę drzew. Czy pani będzie w naszym imieniu apelować o wycinkę tych suchych drzew? Czy pani będzie popierać nasze stanowisko? I popieramy jak najbardziej działania zmierzające do tego, aby wycinać te drzewa, które są suche. I chciałam powiedzieć, że to są naprawdę słowa wypowiedziane przeze mnie, one potwierdzają to, co mówią moi mieszkańcy. No mogę powiedzieć, że to nie jest 100% mieszkańców, tak? No bo oczywiście, tak jak w każdym rejonie, jest kilku ekologów, ale większość z czystym sumieniem mogę powiedzieć, to jest 90% ludzi popiera to, co dzieje się w chwili obecnej, popiera działania ministra Szyszki i wszyscy czekają na to, że ta puszcza zostanie uprzątnięta z tych suchych drzew. Dziękujemy. Mówiła pani Lucyna Smoktunowicz, wójt Hajnówki. Jest młodzież i również ekologiczne forum młodzieży. Pan Adam Berg. Panie Adamie, jest pan tutaj. Dlaczego? Jestem tu mieszkańcem. Patrzymy wszyscy, jak las umiera. Wszyscy moi znajomi, rodzina, wszyscy. Nie możemy na to patrzeć. Jedyna nadzieja jest w panie ministrze, w panu, żeby po prostu zwalczyć te osoby, które są przeciwni tej wycince. Nie wiemy dlaczego. Po prostu chcą zniszczyć ten las. Czujemy się ogólnie zagrożeni też z tego względu, że to wszystko umiera, zasycha. Nie daj Boże jakiegokolwiek pożaru, to nie wiem, czy my się uratujemy. Ja po prostu boję się o siebie, o swoją rodzinę. Boję się też wchodzić do lasu nawet teraz. Panie Adamie, jak pan patrzy na to, że no, zarówno minister, polski rząd jest pod pręgierzem instytucji międzynarodowych za to, co chce robić, co wy chcecie, aby rząd robił? I widzimy również no, niezrozumienie tego również w znacznej części naszego społeczeństwa. Głównym właśnie powodem tego jest niewiedza wielu ludzi, którzy nie znają życia jakby w tej puszczy. Nie słuchają miejscowej ludności, leśników, którzy się naprawdę znają na tym lesie. Oni spędzili tu całe życie, sadzili te drzewa, a po prostu te osoby, które przyjechały z daleka, chcą sprowadzać swoje rządy. Mimo ciężkich prac wielu ludzi chcą zniszczyć to wszystko, co stworzyliśmy. Panie Adamie, słyszałem o tym, że no, ci ekolodzy, oni tutaj również rozbili jakieś miasteczko i są tutaj i no, robią również rzeczy, które wam się nie podobają. Co takiego się dzieje? Oni po prostu kradną dla ludzi, ludziom jedzenie. Takie pogłoski chodzą. Lękają ludzi.